Siema. Kurwa, jak ja tu mogę kamerę ustawić, żeby było dobrze? Dobra, nie wiem, najwyżej będzie tak, najwyżej ją potem zmienię. Trochę tu. Spoko. Dobra, to dzień dobry i tak dalej. Co będziemy robić? Czy to mi się kurwa ustawi na margonem.com? Tak, ustawiło mi się. Cóż, wróciłem sobie do gry i postanowiłem wczoraj, że zrobię jak za starych czasów. A, tu jest w ogóle mikrofon mój. Ja się w ogóle jak zawsze no, nie przygotowałem. Znaczy mentalnie się przygotowałem, powiedzmy. Ale już tak, jeśli chodzi o ułożenie na przykład kamerki, czy ułożenie na przykład mikrofonu, no to się nie przygotowałem. Ale tak ogólnie to mniej więcej wiem, co będę chciał dzisiaj powiedzieć. Wczoraj po prostu pooglądałem sobie troszeczkę starych filmów i pomyślałem sobie właśnie, na jakiej zasadzie to kiedyś wyglądało. Że czasem, kiedy po prostu na przykład nie chciał mi się nigdzie wyjść, a był weekend, to po prostu kupiłem sobie, nie wiem, jakąś łychę czy coś takiego i po prostu coś tam wypiłem i po prostu zacząłem sobie gadać. I tak jak w moim przypadku ogólnie napicie się troszeczkę alkoholu wpływa na mnie w ten sposób, że mogę się jeszcze bardziej rozgadać i robiłem to kiedyś, to pomyślałem sobie, że może dlaczego by nie zrobić tego jeszcze raz. Także aż etykietki musiałem zerwać. Jak coś, to nie jest alkohol i jak coś, proszę, żeby YouTube się nie przyczepił, bo to nie jest alkohol, to jest po prostu napój, który jest w butelce przypominający alkohol. Żadnych etykiet, które posiadają tutaj. Nie, dobra, nie świruję. Bo, znaczy, ja nie wiem, jak to dokładnie wygląda na YouTubie. Kiedyś chyba o tym już gadałem. Wydaje mi się, że to wygląda w ten sposób, że jeśli byś miał z butelki pić na przykład alkohol na wizji, który de facto od razu przypomina, na przykład ma napisane, nie wiem, o kocim czy coś takiego, i to widać, że to jest na przykład to, a nie inne, i jest nazwa, czyli właśnie logo, czyli właśnie zawieranie praw autorskich, czy jakoś tak, czy promowanie produktu, o właśnie, coś takiego, bez gdy. Sam materiał nie jest reklamą, bądź nie ma promować, to wtedy można mieć troszeczkę konsekwencje z tego powodu. Jednakże, jeśli na przykład by się jakiś płyn, że tak powiem, przelało na przykład do szklanki czy coś, no to możesz powiedzieć: jeju, piłem sobie kolę, albo cokolwiek w sumie, i tak naprawdę no, nikt nie ma się prawa do ciebie przyczepić. Masked Roman. Z niego mi cały czas wypadają Orion Stone'y. O, Mage Stone. I w wolnych chwilach powiem wam, że troszeczkę staram się coś tam powbijać. Jak wygląda moje życie? Może o tym zacznę. No w sumie to ono się nie zmienia jakoś diametralnie, po prostu sobie chodzę do pracy. Ostatnio uświadomiłem sobie, że mam bardzo fajną pracę i nie powinienem na to narzekać, bo są ludzie, którzy naprawdę mają przejebaną robotę. A ja nie dość, że mam dosyć dobrze płatną robotę, także i nie muszę się martwić o coś takiego, że zimą na przykład będę musiał marznąć w pracy, tylko po prostu sobie siedzę, robię swoją pracę. Też nie narobię się jakoś bardzo, bo po prostu połączę sobie parę działek, znaczy działek, przepraszam, budynków, zaobiektuję to i tak właśnie wygląda moja praca. Mogę sobie zrobić kawę, herbatę i tak dalej. Mam, powiedzmy, czysto w pracy. Nie muszę się także martwić, że będzie mi zimno i takimi innymi rzeczami. Więc nie mam prawa do narzekań. Myślałem, powiem wam szczerze, ostatnio, żeby nie iść na swoje, bo jak sięgałem pamięcią, jak ze swoją byłą dziewczyną mieszkałem za granicami naszego pięknego kraju, to takie życie bardzo mi odpowiadało. A mianowicie, no wtedy miałem 21 lat i nadal mam 21 lat, rocznikowo mam 22. I tak jak są niektórzy ludzie, którzy potrafią siedzieć ogólnie, albo no spoko, idą na studia sobie, to do 25 roku życia mają, powiedzmy, robią tą magisterkę, czy tam do 24, coś takiego. Tak jednak są też ludzie, którzy po prostu, jest im wygodniej po prostu siedzieć u matki. I siedzą tak po prostu. Siedzą, aż naprawdę już będą mieli chyba 30 rok życia i dopiero wtedy myślą o czymś takim. Ja niedawno wróciłem z zagranicy, także no, aktualnie siedzę, powiedzmy, jeszcze u, że tak powiem, rodziców, ale na pewno nie jest to sytuacja, która mi odpowiada i na pewno będę tą sytuację chciał zmienić i od nowego miesiąca będę się rozglądał za czymś, żeby po prostu iść na swoje. Bo człowiek, który jako tako zarabia jak ja i tak dalej, może sobie na to po prostu pozwolić. Oczywiście nie będzie to takie wygodne, nie będę mógł oszczędzać wszystkich pieniędzy, które zarobię tylko i wyłącznie na siebie, czy po prostu odkładać, ale po prostu się będzie dało, tak? Można coś sobie wynająć i zawsze
jakoś te pieniądze jakieś też odłożyć. Oraz można się rozwijać w jakiś sposób, można iść, można, nie wiem, po godzinach coś robić, można cokolwiek robić, ale można iść na swoje i moim zdaniem warto. Warto się usamodzielnić, bo sam przez te 7 miesięcy, jak mieszkałem ogólnie z byłą dziewczyną, to bardzo mi się to podobało, bo musiałem sam po prostu sobie wszystko robić, tak? No, czy oczywiście też miałem pomoc jakąś z jej strony, ale ogólnie no sami musieliśmy o wszystko dbać, musieliśmy sami zrobić zakupy, musieliśmy sami sobie ugotować jakieś jedzenie, sami uprasować ubranie, sami wyprać. I wiecie, to są takie niby małe rzeczy, które tak naprawdę ludzie się śmieją z tego, bo zwykle to robi matka czy żona, ale warto się usamodzielnić i nauczyć takich rzeczy, a dużo jest osób, którzy, szczególnie chyba u chłopaków, bądź jak to można nazwać, mężczyzn, jest tak, że na początku robi to matka, a potem robi to żona i w sumie to wyjebane tak naprawdę. Ja na przykład nie miałem takiego przeświadczenia i nawet jak byłem za granicami naszego kraju, to starałem się ogólnie pomagać, starałem się ogólnie tak samo uczestniczyć w tym życiu i dokładać się, powiedzmy, do tych obowiązków względem, żeby po prostu coś robić, tak? Samo gotowanie ogólnie, tak samo lubię gotować. Przez 7 miesięcy nauczyłem się naprawdę dobrze gotować. Potrafię, nie wiem, jakiegoś kurczaka ze szpinakiem zrobić i naprawdę, no, to jest moje szczerze ulubione danie. Więc na pewno bym przeżył, tak? Czy to nawet jakiś głupi makaron wstawić, czy nawet może z jakimś ciastem bym sobie poradził. Po prostu warto. I wtedy człowiek ogólnie widzi, że te rzeczy, które ogólnie robiła matka, to jednak one się nie biorą znikąd. I trzeba troszeczkę czasu poświęcić, czy to właśnie nawet na odkurzanie. Takie głupie, czy po prostu sprzątanie. I to już nie jest tylko sprzątanie pokoju, tylko powiedzmy mieszkania. No, dlatego poczekam do następnego miesiąca, załatwię jakieś tam sprawy niedomknięte, które muszę załatwić. I będziemy się rozglądać. Będę wtedy ogólnie człowiekiem niezależnym, będę sobie chodził do pracy i ogólnie będę zadowolony z tego wszystkiego. Jak moje życie dalej będzie wyglądać, to szczerze nie wiem. Nie mam jakichś takich wielkich planów na siebie. Myślałem troszeczkę o tym, żeby założyć firmę w przyszłości. Jeśli by mi się na przykład nie udało, jeśli by mi się właśnie udało zaoszczędzić trochę pieniędzy, no tylko, że to musi być trochę pieniędzy, naprawdę, to myślałem o tym, żeby nie założyć jakiejś firmy geodezyjnej za jakieś 2-3 lata. Zawsze jest to jakaś opcja. A to mogłoby się rozwinąć. Ale jak na razie to po prostu sobie siedzę, łączę, uczę się geodezji, powiedzmy, coraz to innych rzeczy. I tyle. W weekendy troszkę szaleję, jak to ogólnie każdy, praktycznie każdy człowiek, powiedzmy, w moim wieku. Chociaż i tak lata mojego szaleństwa już troszeczkę minęły. Kiedy miałem, nie wiem, 19 lat, 20, to wtedy było najgorzej, że ja potrafiłem siedzieć i do 7 rano na dworzu i tak naprawdę takie beztroskie życie prowadzić. No a dzisiaj troszeczkę priorytety się zmieniają i trzeba też myśleć ogólnie, co będę robił za rok, co będę robił za dwa, co ze mną będzie, gdzie będę. I trzeba się o niektóre rzeczy po prostu martwić. Na pewno się cieszę z tego powodu ogólnie, jaką mam pracę, kim jestem z zawodu, jakim jestem człowiekiem. To są na pewno dla mnie wartości, które cenię sobie. Jestem z nich zadowolony. Cieszę się ogólnie, jaki samochód sobie kupiłem, że nie zawodzi mnie jakoś bardzo. I tyle. Pójdziemy na swoje i dalej się pomyśli. Takie to właśnie smutne życie geodety. To jest tak, że ogólnie często człowiekowi nie da się dogodzić. Praktycznie nigdy, kurwa, człowiekowi nie dogodzisz na dobrą sprawę. Na pewno powiem wam, że nie planuję jednego. Na pewno nie planuję jak na razie wziąć udział do biznesu 500+. Tego na pewno nie zamierzam. Ostatnio właśnie sobie zastanawiałem się, jak to ogólnie jest z dziećmi i spotkałem się raz z takim spostrzeżeniem, że rodziną
Jako słowo rodzina nie jest na przykład związek małżeński dwóch osób, tylko to jest właśnie związek małżeński plus dzieci. To tak jakby, nie wiem, było narzucone odgórnie i naprawdę ludzie mają takie przeświadczenie, że rodziną można nazwać dopiero związek kobiety i mężczyzny, kiedy jest małżeństwo z dzieckiem. Bo bez dziecka to już kurwa nie jest rodzina. Tak jakby to naprawdę było odgórnie narzucone. I wiecie, są różni ludzie. Jedni ludzie na przykład mają, powiedzmy, takie plany, nawet powiedzmy, w moim wieku, żeby mieć dzieci. Tak jak są niektórzy ludzie, którzy mają inne plany. Na przykład, nie wiem, do 20, powiedzmy, 5 czy tam do 30 roku życia mają inne plany, jak na przykład ambicje, kariera i bardziej myślą pod takim kątem. I to nie jest tak, że wymazują ogólnie, że nigdy nie chcą dzieci, tylko nie chcą mieć dzieci powiedzmy, w tym wieku. A w ogóle już powiem wam, że urodzenie dzieciaka, że tak powiem, wulgarnie w wieku nastoletnim, to już jest troszkę przejebana sprawa, ale z wszystkiego da się wyjść. Tak samo, nie wiem, rodzina czy państwo może pomóc w takich sytuacjach, no a jednak za takie błędy młodości trzeba cierpieć. Ja na szczęście nie mam tego problemu. Jakby mi się nawet przydarzyła sytuacja, że na przykład, nie wiem, 2-3 miesiące temu miałbym, powiedzmy, taką sytuację, to nie przejąłbym się bardzo, bo w moim wieku, mając prawie 22 lata, dowiadując się, że jest się ojcem, to nie jest jakiś koniec świata i z tym da się normalnie żyć, da się normalnie to dziecko wychować, tylko właśnie jest pytanie. No okej, jeśli to jest wpadka, a jeśli człowiek na przykład nie jest, powiedzmy, jakoś bardzo wyedukowany, a czy bardziej mówimy o karierze i zarobkach, tak? Jeśli człowiek na przykład planuje, a naprawdę spotykam się z sytuacjami, gdzie są tacy ludzie, gdzie człowiek na przykład ma 20 lat i on na przykład, nie wiem, zarabia tam, załóżmy hipotetycznie, ja nie będę tutaj mówił o jakiejś danej sytuacji i tak dalej, bo nie chciałbym tutaj nikogo zgorszyć. Zarabia te dwa koła. Ma 20 lat. Mógłby tak naprawdę zrobić coś z swoim życiem, żeby na przykład, nie wiem, zarabiać troszkę więcej, żeby zmienić pracę, żeby zrobić jakieś kursy, zrobić cokolwiek, tak, żeby te zarobki były troszkę większe. To nie, bach, decyduje się na urodzenie dzieciaka i to mam taką decyzję, żeby urodzić dzieciaka w wieku 20 lat. I powiem wam, że no 500 plus, ok, jest 500 plus, ale tak naprawdę no dziecko pochłania trochę pieniędzy. A jeśli chcesz dziecko naprawdę dobrze wychować i chcesz mu zapewnić bardzo dobrą przyszłość, to to dziecko pochłania troszeczkę więcej pieniędzy. A dziecko to nie jest zabawka i trzeba się liczyć z tym, że to nie jest kotek, którego możesz oddać, jeśli się nie spodoba. To nie jest maskotka, tylko to jest po prostu żywy człowiek, który kiedyś będzie miał, powiedzmy, kiedyś w przyszłości będzie miał, może mieć do ciebie na przykład żal o to, w jakiej sytuacji się urodził, może na przykład mieć żal o twoje błędy wychowawcze bądź po prostu błędy. Dlatego ogólnie urodzenie dziecka, czy tam ogólnie decyzja na założenie rodziny, powiedzmy, jeśli mówimy o dziecku, to nie jest łatwy temat. Zapewne się spodziewaliście, że... Znaczy, kurwa. Czy ja mam tu jakieś ogólnie... Ej, bo chciałem coś ogólnie napisać sobie na karteczkach, ale chyba mi nie wyszło. O, wypowiem się o niedzielach handlowych, bo to też jest dobry temat. Wiecie co, ja ostatnio patrzę sobie na mój kalendarz i myślę sobie, no spoko, w tą niedzielę będzie niedziela handlowa. Nie, będzie 31, bo to jednak jest ostatni dzień, kiedy będzie niedziela. I czekasz ten cały miesiąc do niedzieli handlowych. Ale pewnie zapytacie się mnie, dlaczego ogólnie czekasz kurwa jak debil do niedzieli, a nie zrobisz tych zakupów w inny dzień. Szczerze? To nie wiem, w niedzielę mam jakąś największą ochotę, kiedy teraz ogólnie jest tak, że to jest zakazany owoc, to ciągnie najbardziej. Bo szczerze, no niedziela jest takim dniem, kiedy najbardziej by mi się chciało zrobić zakupy. Mam te 5 dni w tygodniu, nie chce mi się szczerze chodzić po galerii w tygodniu, kiedy jeszcze są korki, tak? Nie chce mi się. Jest sobota. To zwykle moja sobota wygląda tak, że no w sumie wracam z jakiegoś melanżu czy coś takiego, czy właśnie samochodem jeździłem ogólnie i pośpię sobie do tej 10 ogólnie, bo okej, bo jest weekend, bo mogę odpocząć. I też mi się nie chce, bo zwykle w sobota wygląda tak, że ja mieszkam na południu Siedlec, galerię mam w centrum,
A napić się idę na północ Siedlec. I idę zwykle na piechotę, skoro idę się napić. To nie będę na pewno robił coś takiego, że kupię sobie milion rzeczy, kurwa, w galerii i będę wracał do siebie, bo i tak później będę szedł w drugą stronę miasta, więc to mi się nie opłaca. A w niedzielę zawsze tak na chillku mogę sobie pojechać, tutaj się z kimś spotkać samochodem i po prostu pochodzić po paru sklepach, może coś tam po prostu kupić. Ale no niekoniecznie. A powiem wam, wiecie co mi najbardziej wkurwia w tych niedzielach handlowych? Nie handlowych. Jak są niedziele niehandlowe, to wtedy na wszelakich parkach. No to dobra, nie, to ogólnie jest założenie, tak, żeby ludzie byli w parkach i tak dalej, nie? Ale wiecie, co mnie niemiłosiernie wkurwia, że jeszcze w niedzielę niehandlowe jest jakaś promocja na basen. I ja ostatnio, tak jak mówiłem wam, że ja od jakiegoś 1,5 miesiąca chodzę cały czas na basen, ostatnio robię to rzadziej. I to nie robię rzadziej, że nie ma mnie tak często na basenie, tylko mniej pływam. A dlaczego mniej pływam? Bo nie wiem, chyba ludzie sobie zrobili jakiś kurwa hype na ten basen. Bo wygląda to w ten sposób, że ja przychodzę na basen, ja nie mam gdzie pływać. Bo połowa torów jest zajęta przez jakieś gówniaki. Kurwa, gówniaki z podstawówki, którzy przyjeżdżają 7 dni w tygodniu z jakiejkolwiek szkoły, kurwa, i nie tylko z powiatu, ale też z innych ogólnie powiatów czy innych zadupi. I ja nie mam gdzie pływać. Bo naprawdę połowa torów jest zajęta przez gówniaki. A na połowie tych torów, które są wolne, to jest na przykład po 5-6 ludzi na torze. A jak ja mam pływać z 5 osobami na torze, to ja nie popływam sobie chyba za dobrze. Bo muszę tak. Okej, ja sobie płynę, patrzę, a tam typ sobie kurwa na grzbiecie płynie. Z prędkością tam 0,5 km/h. Patrzę, a tam typ, nie wiem, przypierdolił w te takie frędzelki, co są na wodzie. No i wiecie, no, jakby jeszcze każdy poruszał się z tą samą prędkością, to okej, ale tak nie jest. I nie da się pływać. I naprawdę bywało tak, że ja wbijam sobie, a w niedzielę niehandlowe właśnie jest najgorzej, bo to by jeszcze promocję jakąś zrobili, bo to jest, wiecie, rodzinna, niedziela, rodzinna, z rodziną trzeba, nie? A gdzie nie iść w niedzielę? Jak do, na aquapark. Tylko, że to też się nie kończy na tym, że oni idą na atrakcje rodzinne, jak właśnie, nie wiem, jacuzzi, czy basenik, kurwa, brodzik, gdzie jest metr wysokości wody, czy tam pół metra nawet, tylko oni chodzą właśnie na ten normalny basen i to też mnie dziwi. Znaczy dziwi, no Boże, no mają prawo do tego, tak? Tylko mnie to denerwuje, bo ja nie mam gdzie pływać. I teraz nie mam na przykład czego wybijać. To wiecie co, ja może sobie zrobię małe cięcie i jak coś, to jeszcze jakieś tematy tu zapodam, bo my sobie chyba dzisiaj pogadamy troszeczkę. Dobra, jestem. A i znowu trzeba zdrapać, żeby nie było. No, poszedłem sobie zapalić i tak sobie pomyślałem, o czym będę gadał. I wiem, o czym będę gadał. Tylko chwilkę. Dobra, nie bawię się z tym, kurwa, no chyba bez przesady, chyba mi kurwa nie będzie, nie będę miał jakichś problemów z tego powodu. Nieważne. No, także na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem w pełni szczęśliwym. Miałem taki epizod w życiu, że naprawdę potrafiłem obudzić się z rana i po prostu poczuć szczęście, tak? Powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, mimo że muszę wstać o 4 godzinie czy o którejś tam, żeby iść do pracy, ale mogę powiedzieć z czystym sercem, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Teraz mi troszeczkę tego brakuje. Moje życie jest, powiedzmy, lepsze. Lepsze w ten sposób, że jest dla mnie wygodniejsze. Wstaję sobie o 6:10, ogarniam się, myję zęby, jem, idę zapalić. O 6:40 wyjeżdżam. O 7 jestem w pracy. Nie stoję w korkach, bo zaczynam od 7. Pracuję do 15. O 15 też nie stoję w korkach, bo korki się zaczynają gdzieś po 15. A tym bardziej nie. Znaczy, no nie, o 15 też są korki, ale powiedzmy, ja jadę po takiej trasie, że no ja jestem w 15 minut w domu. Więc ja 4 km pokonuję w parę minut, dosłownie. W jakieś 10-15 góra. 15 to jest góra, nie? Góra. I na pewno to moje życie jest wygodniejsze, ale czy mógłbym powiedzieć szczerze z ręką na sercu, że moje życie jest, że jestem szczęśliwym człowiekiem? Odpowiem od razu nie. Jakoś po prostu ciężko jest mi, znaczy ciężko. Wiele rzeczy żałuję. Naprawdę wiele rzeczy żałuję. Jednak wiem, że dzisiaj nie mogę zmienić tak naprawdę dużo rzeczy w moim życiu. I nie mogę na przykład do tej przeszłości powrócić, nie mogę zmienić swoich życia, ani tym bardziej czasu nie cofnę. Niestety.
Ale życie niestety nie głaszcza nas cały czas po główce i nie mówi, że będzie dobrze, że będzie cały czas dobrze, tylko czasem są, powiedzmy, takie małe epizody, żeby po prostu nas czegoś nauczyć. I chyba koniec końców zacząłem do tego dorosnąć. Dorastać, Boże, już mi się język plącze. Ale staram się wyciągnąć satysfakcję z takich rzeczy małych, których nie miałem kiedyś, przez jakiś czas, jak na przykład na emigracji, a dzisiaj je posiadam. Cieszę się z tego, że mam się do kogo odezwać. Cieszę się, że mam wspaniałych przyjaciół, którzy na przykład mam się do kogo odezwać, mam kogo poprosić o pomoc. I nie ma czegoś takiego, że ktoś mnie po prostu zostawi, tylko jestem cały czas tutaj. I mimo, że jestem w tej jebanej, głupiej Polsce, to jednak się cieszę z tego wszystkiego, bo... No bo takich rzeczy mi po prostu brakowało, tak? Staram się, żeby moje życie było coraz bardziej wartościowe. Znaczy staram się, to nie znaczy, że moje życie jest wartościowe. Bo ja cały czas dryfuję, powiedzmy, na takim pograniczu. Moje życie jest na pewno lajtowe. Ja nie muszę się o wiele rzeczy martwić. Jest mi wygodnie. Jest mi wygodnie zarówno w pracy, tylko czy w sensie emocjonalnym jestem szczęśliwy, to nie powiedziałbym. Na pewno powiem wam, że nie wiecie o mnie wszystkiego. Szczerze nie wiem jeszcze, czego o mnie nie wiecie, ale na pewno są rzeczy, których o mnie nie wiecie. Ja szczerze nie jestem też taką barwną postacią, jakbyście mogli pomyśleć. Ja też robiłem swoje błędy. Niestety, każdy człowiek popełnia błędy. Znaczy każdy człowiek. No, żeby się po prostu nauczyć na tych błędach, no to lepiej je przeżyć. Ja niektóre błędy popełniłem. W chuj żałuję niektórych rzeczy. No ale nie cofnę czasu. Czas idzie do przodu. A ja tego nie zmienię. Czasu tak samo nie cofnę. Mimo, że bym bardzo chciał. Powiem wam, że poznaję trochę dziewczyn. I są niektóre ogólnie jakieś tam, powiedzmy, bardziej interesujące, niektóre mniej. Ale jak na razie to ja, powiedzmy, w taką, powiedzmy, miłość średnio wierzę. Też mam, powiedzmy, wyższe wymagania teraz. Teraz. Znaczy, nie żebym ja naprawdę chciał kogoś obrazić i tak dalej, że nie, że... Ale wyrobiłem sobie ogólnie coś takiego, że z powrotem wróciłem do takiego, powiedzmy, narcystycznego zachowania. Znam swoją wartość, wiem, jakim człowiekiem jestem. Znam też swoje wady. Wiem, że mam dużo wad. Tak jak każdy człowiek ma wady. Nad tymi wadami, jak mogę, staram się pracować. To, co ogólnie osiągnąłem w życiu, zawdzięczam sam sobie. Staram się uważać za wartościowego człowieka, ale to jest takie, szczerze, to jest duże naciąganie. Czy jestem wartościowym człowiekiem? Nie mógłbym powiedzieć z ręką na sercu, bo mam dużo problemów. Dużo problemów ogólnie, że tak powiem, emocjonalnych. I z dużą ilością rzeczy ja sobie naprawdę nie potrafię poradzić. No, możliwe, że przeminie z czasem, ale no po prostu nie potrafię. Mogę wam powiedzieć, że na pewno mam pewną skłonność do alkoholu. I to jest mój mały problem. Jednak to nie jest już na pewno na taką skalę, jak jeszcze, jak ja wróciłem dopiero do Polski. Bo bywało tak, że ja przez 2 tygodnie chlałem cały czas. Chlałem, żeby zapomnieć. To jest może i śmieszne, i głupie, ale to była jedyna rzecz, która mi po prostu pomagała. Teraz na przykład mogę wam powiedzieć, że w ten weekend nie wypiłem w ogóle alkoholu, więc... Ale no to jest rzecz, która mi pomaga. Rzecz, która przynosi ukojenie, tak? To jest używka, tak? Alkohol. Ale to przynosi ukojenie na chwilę. A zaraz wracasz do normalnego życia. Jak ogólnie nie widzę problemu jakiegoś takiego dużego, żeby napić się jeden raz w tygodniu, na przykład w weekend i spotkać się z ludźmi, na pewno nie robiłbym czegoś takiego. Na pewno nie szanuję... Powiem wam tak. Jeszcze dużo bardziej szanuję swoje zachowanie, że ja po prostu sobie wyjdę do znajomych w weekend i napiję się, niż coś takiego, żebym miał dzień w dzień walić 2 browary. To, że teraz ogólnie piję jakiś... Nie, ja nie piję alkoholu. Jak coś. Dużo bardziej szanuję takie zachowanie, że ktoś się napije raz na jakiś czas. No, nawet jeśli raz na tydzień to jest może, czy 2 razy na tydzień to jest często. To jednak dużo bardziej wolałbym zrobić coś takiego, niż pić codziennie po 2 piwa. Czy coś takiego. Bo na to bym naprawdę nie mógł sobie pozwolić i to by już naprawdę było... większym moim zdaniem uzależnieniem, bo robisz to cały czas. A tak wygląda coś takiego, że no to jest, powiedzmy, taka w cudzysłowie nagroda. Przecież no alkohol i nagroda, no...
Wiecie, to też są różni ludzie. Ja na przykład, no po prostu lubię. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale no alkohol jest czymś takim, że daje mi ukojenie na jakąś chwilę. Czasem pozwala mi zapomnieć, czasem pozwala mi się wyzbyć emocji, czasem pozwala mi się ogólnie naprawdę z tych emocji wyzwolić. Nie to, żebym namawiał kogokolwiek do alkoholu, ale po prostu mi pomaga. To jest może trochę dziwne, może to jest trochę chore, ale... No i tak samo palę. Nie palę. Powiem szczerze, że palę papierosy od kiedy prawko zdałem. To już będzie prawie 4 lata. Prawie. Tu jeszcze nie... Nie, to będzie z 3. Bo ja jakoś tak po 18 troszeczkę zacząłem robić, potem miałem rękę złamaną. To nawet będą ze 3 lata. Chyba nawet właśnie teraz mija ze 3 lata. Tak mi się wydaje, że 3 równo. Albo 3 lata i 1 miesiąc. I tak cały czas ogólnie staram się palić jedną paczkę na 2 dni. To jest dosyć kosztowny nauk, ale... Tak samo jak wam mogę opowiedzieć, że moja osobowość strasznie się zmieniła. Zmieniłem się poprzez poznanie pewnych ludzi, którzy dzisiaj są moimi ogólnie przyjaciółmi i cały czas są, kiedy potrzebuję pomocy. W jaki sposób się zmieniła? Kiedyś byłem ogólnie człowiekiem bardzo zamkniętym w sobie, nie ufałem zupełnie ludziom. Zobaczyłem ogólnie na przykładzie nawet mojej rodziny, że ludzie potrafią zranić, że ludzie potrafią zrobić z tobą cokolwiek chcą. I to nawet nie zwracaj uwagi na to, czy to jest rodzina, czy to jest osoba trzecia, bo każdy jest człowiekiem. I każdy człowiek cię potrafi zranić. Zarówno osoba z twojej rodziny, jak ty sam siebie możesz zranić, jak i osoba bliska może cię zranić. I trzeba się na to przygotować. Także... Poznałem pewnych ludzi i po prostu moje zachowanie się strasznie zmieniło z osoby cichej. Stałem się ogólnie osobą, która... No, powiem szczerze, że na przykład ten nauk alkoholowy... Znaczy, nie wiem, czy mogę nazwać to naukiem. Na pewno piję troszkę... Tu jeszcze? No, dobra. Na pewno się zmieniłem ogólnie. Zebrałem dużo pozytywnych cech. Jak na przykład stałem się ogólnie człowiekiem wygadanym. Stało się to przed moją maturą z polskiego i z angielskiego, ogólnie usnął. I za co naprawdę mam duży plus. Wiecie dlaczego? Stałem się ogólnie człowieka zamkniętego, z człowieka, który nienawidził ludzi, człowiekiem, który był zamknięty ogólnie we własnym świecie i miał wyjebane w ludzi i uważał, że w taki sposób można żyć, że w taki sposób można funkcjonować. To tak, można funkcjonować, tylko niekoniecznie to jest lepsze. Bo lepiej mieć po prostu ludzi zaufanych, lepiej się otaczać jakimś gronem ludzi, lepiej utrzymywać z nim kontakty. I lepiej też wyrabiać sobie ogólnie taką zdolność właśnie mówienia. Jak ja powiem wam szczerze, że właśnie wtedy był mniej więcej okres, jak ja poznałem tych ludzi, się zmieniłem, że zacząłem nagrywać na YouTubie. Wiecie, w jaki sposób się to zmieniło? Ja po prostu lubię gadać, tak? Ja piszę sobie parę rzeczy na karteczce. Ja każdemu będę to mówił. Jak chcesz się przygotować na maturę z polskiego, to ty się kurwa nie ucz na blachę tego wszystkiego. A wiecie dlaczego? Bo znam dużo ludzi, którzy uczyło się lektur na blachę, uczyło się motywów na blachę. Z pamięci. Na pamięć. Kurwa, na pamięć się uczyć motywów? Nie. Język polski nie powinien tak wyglądać. Język polski powinien wyglądać w ten sposób, jak ja podszedłem do tego wszystkiego. Wiecie, jak wyglądała moja matura z języka polskiego? Ja na 15 czy na 16 miałem egzamin, a ja byłem pewny siebie. Ja byłem pewny siebie, ja miałem melanż kurwa do 10 rano u siebie w domu. Ja na 16 tam przyjechałem ogólnie troszkę też taki ten, ale ja byłem pewny siebie. A wiecie dlaczego? Bo ja wiedziałem, że jeśli będę kierował się tym, czym się kieruję, to ja dobrze na tym wyjdę. Zdałem maturę bardzo dobrze z polskiego. I bardzo mi się podobało, jak wyglądała ta matura. Bo ta matura wyglądała w ten sposób, że masz temat. Musisz znać minimum, jakiekolwiek minimum. Wiecie, jak wyglądała moje przygotowanie do matury ustnej z polskiego? Oglądałem sobie Mieczyńskiego na YouTubie, który opowiadał ogólnie w dość chamski i prowizoryczny sposób, jak wyglądają lektury. Rozmawiał językiem, który ogólnie każdy dzieciak, każda młodzież może sobie przyswoić. Gadał wiele kolokwializmów, gadał wiele wulgaryzmów, ale nie mówił czegoś na blachę. Ja właśnie pomyślałem sobie, że właśnie takim nurtem trzeba podążać. Poszedłem na maturę i znałem powiedzmy lekturę tak o. Miałem motyw ogólnie pożądania, tylko że to nie było pożądanie cielesne kobiety czy pożądanie mężczyzny cielesne, tylko to było pożądanie jakoś inne, wzburzenie emocjonalne. I ja tak o, podchodzę sobie i zastosowałem jeden trik, który robię tutaj. Napisałem sobie na karteczce parę słów. Szczędziłem długopis. I za pomocą tych paru słów popatrzyłem się jedynie na karteczkę i patrzyłem się w oczy ludzi, którzy byli jako egzaminatorami. Ja starałem się jak najbardziej zbajerować, wzbudzić zaufanie, gadać o tym, mimo że ja naprawdę mógłbym o tym czegoś nie wiedzieć.
Mógłbym dużo rzeczy nie wiedzieć, ale staram się wzbudzić jak najbardziej zaufanie, jak najwięcej gadać z taką pasją czy gestykulacją, czy ogólnie tak jak teraz na przykład gadam i próbuję przyspieszyć na niektórych słowach, żeby zaciekawić człowieka, zaciekawić odbiorcę, to ja właśnie w taki sposób staram się to robić. Staram się również gestykulować, czyli na przykład przemówić komuś, że te słowa nie są kierowane do ogółu, te słowa są kierowane do ciebie, tak jak w tym przypadku. I w ten sposób właśnie wzbudzasz zaufanie. Na temat, który możesz nic nie wiedzieć, ty możesz człowieka tak omamić. Motura ustna z polskiego wyglądało coś takiego, jakbyś miał bajerę podkręcać w pubie. Czyli po prostu podchodzisz do typiarki i ty patrzysz jej się prosto w oczy i zaciekawiasz ją własną osobą. Tym, jaki jesteś. Chwalisz jej się. Troszeczkę chwalisz. Ale żebyś nie wyszedł ogólnie na narcyza. Chwalisz, gadasz, bajerę. I tak właśnie wygląda matura. Ustna. Nie musisz znać na blachę. A na pewno nie będziesz znał. Tylko musisz mieć jeszcze troszeczkę kreatywnego myślenia, bo możesz znać lekturę, możesz nie znać motywów, ale za pomocą tego, że znasz lekturę, to możesz troszeczkę pobajerować i improwizować w niektórych rzeczach. Wszystko można uargumentować w dobry sposób. Nawet nie ma czego... Ja uważam, że nie ma czegoś takiego na świecie i jak chcecie, możecie się z tym nie zgadzać. Możecie się z tym nie zgadzać. Wszystko, bo nie wiem, ludzie są po prostu tacy, że jeśli 90% ludzi uważa na przykład o... Nie będę przywoływał ogólnie takiego przykładu brzydkiego, ale na przykład gadają o pewnym człowieku, który najechał na Polskę, że jest w 100%... No nie, naprawdę nie będę przywoływał, ale gadają o pewnych rzeczach. Jeśli 90% osób uważa jakąś rzecz za złą, na przykład 500+, a 10% uważa, że to jest dobra, to jest tylko opinia, ale tak naprawdę leży gdzieś po środku. I wszystko możesz uargumentować w ten sposób, używając własnych argumentów, a tak działa właśnie rozprawka i tak działa właśnie matura ustna z polskiego, że tu musisz uargumentować to wszystko i ty musisz nie przedstawić coś, czy coś jest czarne czy białe, tylko coś jest twoim zdaniem takie. A nic nie ma czarnej, nic nie jest czarne i białe. Każdą rzecz, jakbyś uargumentował, czy jakąś osobę, czy jakiś obraz, możesz argumentować w jeden albo drugi sposób. A coś takiego jak klucz odpowiedzi nie powinno istnieć na języku polskim. Bo język polski powinien uwalniać myślenie człowieka. A jeśli Wiesławie Szymborskiej dają do interpretacji własny wiersz i ona nie potrafi go zinterpretować, bo nie trafiła w klucz odpowiedzi, to coś jest chyba nie tak. Bo każdy człowiek może mieć inne zdanie. Ja mogę uważać, że kolor różowy jest brzydki, a ktoś inny może uważać go za najpiękniejszy. I ja go mogę uargumentować, i ktoś inny może argumentować. Uważam, że kolor różowy jest brzydki, ponieważ jest za bardzo mainstreamowy, nie wiem, jest za bardzo jednooki, cokolwiek. Ja gadam tutaj takie, wiecie, pierdoły i tak dalej, ale wszystko możesz argumentować. I właśnie tak działa język polski. I chciałbym ogólnie przekazać ludziom, którzy będą zdawali maturę, ja zdawałem tą maturę już troszeczkę czasu temu, dla ludzi, którzy będą zdawali maturę ustną z polskiego, czy właśnie, no, z polskiego najbardziej. Bo to był bardzo fajny epizod w moim życiu. Nie bójcie się myśleć. Nie bójcie się myśleć. I nie kujcie na blachę. Ja ogólnie uważam, że matura miałaby tylko i wyłącznie wtedy sens, bo to wygląda w ten sposób. No teraz się troszeczkę te czasy się zmieniły, że liceum jest 4-letnie, technikum 5, tak? Ale ja uważam, ej dobra, może pójdziemy zapalić i jeszcze sobie wrócimy. Bo to też dobre tematy. Ej, jak ja fajnie wyglądam, jak ja ładny jestem. Nie, no żartuję sobie. Jestem kurwa brzydalem i tam wyjebanym jajcem. Przynajmniej ja siebie lubię. Dobra, jestem. Jak coś, to nie myślcie sobie o mnie, że... A, bo w sumie zgasło światło. Nie myślcie sobie o mnie, że tak często palę, tylko ogólnie jak respiło się mopki, to pomyślałem sobie, że pójdę i w sumie... Też jak troszeczkę, że tak powiem, wypiję, to też zdarza mi się, że robię to częściej. Kiedyś amarenę może pierdolniemy. Dwa razy w życiu upiłem. Ale to nie zapomniane przeżycie. No i żyję sobie z dnia na dzień. Cały czas patrzę w przeszłość niestety. I ciężko jest tak naprawdę mi dopuścić kogoś na tyle blisko, żeby mi po prostu pomógł. Jakoś mam, powiedzmy, duże opory względem tego. Jednak w jakimś stopniu ogólnie pozwalam. Po prostu może nie jestem na tyle silny emocjonalnie. Nie potrafię sobie może naprawdę z niektórymi rzeczami poradzić, mimo że w życiu powinno się być twardym.
to może po prostu ja nie jestem. I może po prostu ja się nie nadaję i gubię w tym życiu. Ale to jest normalne, bo dużo osób ma, powiedzmy, jakieś problemy. Większość ogólnie albo sobie z nimi radzi, albo je tuszuje. Ja jestem człowiekiem, który nie zamierza ukrywać na pewno, że ma jakiś problem. A wiecie dlaczego? Bo jeśli poprosisz prawdziwego przyjaciela o to, żeby ci pomógł, jeśli żeby ci doradził, że masz jakiś problem, to ci pomoże. A jeszcze lepiej jest ogólnie, jeśli osoba sama zauważy to na przykład jest twoim przyjacielem, że masz problem. Jednak ja po prostu mówię otwarcie, ty, jest taka sprawa, możemy pogadać, a przyjaciel mówi, spoko. I tyle, po prostu gadacie i tyle. Rozwiązujesz ten jakoś problem i idziesz jakoś do przodu. No niestety. Niektóre rzeczy się dopiero docenia, gdy się je straci. Ale tak samo ogólnie przychodzi. No jak ja byłem na emigracji, tak samo dużo rzeczy mi brakowało, tak? Brakowało mi ogólnie znajomych przede wszystkim. Ja nie jestem ogólnie na pewno osobą jakoś silnie związana emocjonalnie z rodziną. Dla mnie, powiem wam szczerze, że dla mnie słowo takie jak rodzina nie znaczy dużo. Tak jak ogólnie są ludzie, którzy uważają, że rodzina jest ponad wszystko i że rodzina znaczy wszystko, no to nie dla mnie i nie powinno się brać tego ogólnikowo, bo rodziny są różne. A przede wszystkim to powiem wam, że rodziny najlepiej wychodzą na zdjęciach. I tak to sobie żyjemy. Jestem sobie szarym, małym geodetą, który ma jakieś tam aspiracje, żeby w przyszłości założyć firmę. Pieniędzy trochę mam odłożonych. Ostatnio nie oszczędzam ich. Wydaję na siebie, ale te pieniądze dają tylko ukojenie na chwilę. Bo praktycznie nie dają ukojenia, tylko po prostu je wydajesz i tyle. A wartość do pieniądza ja przez całe życie miałem bardzo dużą. Czego żałuję w niektórych kwestiach. No niestety. Ale cieszę, wiecie, naprawdę, YouTube jest ogólnie taką rzeczą, której się bardzo cieszę. Bo zarówno robiłem to rok temu, czy dwa lata temu, ja naprawdę już nie wiem, ile ja lat nagrywam na tym YouTubie. Mam ogólnie, wiem, że wielokrotnie miałem ogólnie tak, że nie chciało mi się nagrywać i tak dalej, ale cały czas, i ja powiem to regularnie, że to jest miejsce, gdzie ja naprawdę czuję taką satysfakcję. Tak jak mówiłem ogólnie o tym, że nie jestem człowiekiem szczęśliwym, to nie znaczy, że nie czuję satysfakcji. Satysfakcja jest na chwilę. Satysfakcja pozwala ci poczuć ogólnie szczęście na sekundę, ale to nie znaczy, że jesteś człowiekiem szczęśliwym. Nie da się sprecyzować ogólnie, czym jest szczęście, bo szczęściem dla niektórych osób może być to, że nie wiem, jeżdżą na deskorolce, czy po prostu spełniają swoje hobby. Dla mnie ogólnie poczucie szczęścia jest troszeczkę inne. I mam duże, powiedzmy, wymagania względem tego, żeby poczuć się człowiekiem szczęśliwym. A byłem kiedyś człowiekiem szczęśliwym. Byłem przez dłuższą chwilę. I to naprawdę. Tak jak mówię, budziłem się rano i ja wiedziałem, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Mimo, że mam wiele rzeczy pod górkę i wiele rzeczy na przykład niewygodnych dla mnie. Tryb życia, praca, cokolwiek. To i tak mogłem po ciężkim dniu powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym. Wstać może na początku z kwaśną miną, ale po chwili się uśmiechnąć i powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym. A teraz jest taki obrót o 180 stopni. Ja mam wygodne życie, ale tego szczęścia nie ma. To szczęście możliwe, że kiedyś przyjdzie. Jestem dziwnym człowiekiem, naprawdę. Ja łączę w sobie bardzo wiele cech. Bo ze względu na to, że się wielokrotnie zmieniam, znaczy wielokrotnie, na pewno się raz diametralnie zmieniłem w swoim życiu, jak już to mówiłem. I ja łączę wiele cech, tak jak na przykład potrafię być przy was człowiekiem, który gada na poważne tematy, a zaraz mogę być pojebem, który będzie, kurwa, dar pizdę i gadał jakieś głupoty. To nie znaczy, że jestem dzieciakiem, tylko po prostu to jest taka trochę dwubiegunowość, że tak powiem. Łączę w sobie bardzo dużo cech, a ja naprawdę nie potrafię siebie określić, która wersja mnie jest prawidłowa. Ale nie żałuję na pewno. Znaczy, kurwa, żałuję niektórych rzeczy, ale nie żałuję tego, jaki jestem. Żałuję w pewnych małych wadach ogólnie swoich, ale wady są po to, żeby z nimi walczyć, albo po prostu je zaakceptować. Albo znaleźć osobę, która też je zaakceptuje i jakoś razem starać się rozwiązać ten problem. Każdy człowiek ma wady. Ja bym chciał z nimi walczyć. Tylko brak motywacji. Jest brak motywacji.
Bo jeśli motywacją ma być dla ciebie coś takiego, że za 10 lat będziesz szczęśliwy, to jest dla mnie słaba motywacja. Bo niestety chciałbym mieć to szczęście już i teraz. Chociaż nie, może nie aż taką presję mam, ale po prostu sobie żyję i tyle, tak. Robię to, co lubię, tak. Robię na pewno mam pracę, którą lubię. I tak jak dużo osób poszło ze mną do technikum geodezyjnego i się nie odnalazło w tym wszystkim, to ja naprawdę lubię ten zawód. Mimo, że mój zawód dzisiaj wygląda w sposób błahy, bo ja po prostu siedzę przy kompie i robię naprawdę jakieś nieskomplikowane rzeczy, ale cały czas ogólnie idę do przodu, tak? I poznaję, powiedzmy, nowe zagadnienia w geodezji. I możliwe, że z kiedyś naprawdę będzie z tego fajny biznes. Możliwe, że będę kurwa w opór bogaty. Możliwe. Jednak wiem, że na pewno mi pieniądze szczęścia nie dają. Nie dadzą. Dzisiaj zrozumiałem. Dzisiaj. Znaczy. Przez ostatnie 2 miesiące zrozumiałem to. Naprawdę. Że pieniądze mi nie dadzą szczęścia w życiu. Mimo, że kiedyś uważałem inaczej. Kiedyś uważałem, że pieniądz może załatwić wszystko. Że za pieniądz możesz kupić wszystko. I niestety w tym świecie tak to wygląda. Jednak jeśli chcesz czegoś niepłytkiego, jeśli chcesz czegoś szczerego, to za pieniądze nie kupisz szczerości. To jest jedna rzecz, której nie kupisz za pieniądze. Szczerości nie kupisz. Możesz kupić kurwa nawet jebany seks kurwa za pieniądze, ale nie dostaniesz szczerego. Ja tak powiem. Rozumiecie? Nie, może wam się wydawać, że jestem człowiekiem popierdolonym i tak dalej, ale mam to w dupie. Ja się cieszę ogólnie, że są jacyś ludzie, którzy i tak powiedzą spoko, że nagrywasz i to mnie usatysfakcjonuje. Bo lubię nagrywać. I będę to robił, kiedy mam ochotę. Dzisiaj miałem ochotę, żeby to zrobić. Nie chciałbym zaniedbywać kanału. Na pewno nie chciałbym go zamknąć. Przynajmniej nie teraz. Bo jest to sytuacja, gdzie ja mogę porozmawiać po prostu z ludźmi, ludzie mogą mnie wysłuchać i chcą mnie wysłuchać. Mimo, że nie robię może jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy. To ja się cieszę, że są ludzie, którzy to oglądają. Kiedyś miałem może i więcej wyświetleń, ale przez swoje błędy niestety nie mam. Nic z tym nie zrobię. Mogę, znaczy mogę, Boże, mogę. Mogę nagrywać, mogę coś tam zrobić, ale no. Także ogólnie mogę wam podziękować za ten wspaniały materiał. Jakbyście mieli jakieś tematy ogólnie na nagranie czy na cokolwiek, to śmiało piszcie. Tylko proszę, nie piszcie mi ogólnie. Znaczy, dobra, jak chcecie, to piszcie. Na pewno nie będę grał efektywnie w tą grę. Bo nie będę. Nie będę was oszukiwał. Mam 110 level i czy ja mogę założyć jakieś przedmioty? Jak wybijemy tą łapkę, to się steleportujemy do kwiecistego przejścia, sprzedamy przedmioty, a następnie pójdziemy sobie na. Czy ja muszę do kwiecistego przejścia? Nie, ja to sprzedam u Roana sobie i dostanę tyle samo. A nawet ich chyba Roan ma 75%, a tu nie ma 70%. Także w sumie wyjdzie mi nawet lepiej. Bo u Roana dostajesz za jeden przedmiot 15k, a te przedmioty są warte max 15k, tu bandaże w sumie. Boże, Margonem było ze mną od kurwa 2009 roku. Od 12 roku życia jest ze mną Margonem. Ja mam pierdolone zaraz 22 lata i ja gram w tą grę. Ile ja mam stażu, kurwa, na tym pierdolonym koncie? To jest masakra. Ile ja mam pierdolone konto w Margonem? Od Sylwestra 2009, gdzie z ziomeczkiem ogólnie spędziłem pierwszego Sylwestra, gdzie spędzałem go z kimkolwiek, jak miałem 12 lat. 3366 dni temu. Jakim ja, kurwa, byłem dzieciakiem? Przecież ja wtedy chodziłem do podstawówki. Ja, kurwa, wiedziałem wtedy, co to znaczy tylko się napierdalać, kurwa, PvP ogólnie w szkole. I tyle. Masakra. Ile dni? Ile ja czasu, powiedzmy, zmarnowałem na tą grę? Ale też to pewne ogólnie zalety, powiedzmy, które mi przyniosła ta gra. Czy ta gra. Ogólnie rzecz biorąc, internet na pewno mi przyniósł jakieś zalety. Chociaż też i dużo wad, nie będę kłamał. Bo internet można wykorzystywać w różny sposób. Ja go niekoniecznie wykorzystywałem zawsze w dobrych celach. Kurwa, nie mam TP. Przejdziemy się z kwiecistego do Tuzal, bo mam TP do Tuzal. Na komie ma się wszystkie TP w ogóle. Dobra, sprzedamy ją tu nie od razu. I ten, bo chciałbym założyć przedmioty ogólnie i jeszcze może chwilę pogadamy. No, także jeśli chcecie, to możecie tam zostawić suba czy cokolwiek. Jak coś, to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. Ja jestem. A, powiem wam tak, ja jestem ogólnie człowiekiem, który nie potrafi podejmować bardzo dużych kroków w
w swoim życiu samotnie. Wolę je robić w porozumieniu z jakąś osobą. I naprawdę dzisiaj ciężko. Na pewno wiem jedno, że na pewno nie wyemigrowałbym. Nie mam w głowie emigracji na pewno. A na pewno nie wyemigrowałbym sam. Bo wiem, w jaki sposób by mnie to zniszczyło. To zniszczyłoby mnie jeszcze bardziej, jak niszczy mnie to teraz w Polsce. Siedziałbym, tak jak teraz w Polsce, przynajmniej mam się do koła wyjść, tak jak mówiłem, i to jest dla mnie bardzo dużo ten, ale na pewno decyzja o emigracji nie padłaby tak łatwo. Musiałbym naprawdę to wszystko przemyśleć. I mieć ogólnie jakieś powody, a tym bardziej osoby, z którymi mógłbym to zrobić. Bo wiem, jak wygląda życie na emigracji. Przeżyłem to. Oczywiście każdy człowiek może to przeżywać w inny sposób. Ja przeżyłem to w dosyć dziwny. Dziwny w ten sposób, że no na mnie bardzo ogólnie wpływa coś takiego. Ja ogólnie naprawdę uwielbiam mieć ludzi koło siebie. Ja nie potrafiłbym, kurwa, iść przez życie cały czas sam. Nie potrafiłbym wingrować do Islandii, czy whatever gdzie, i siedzieć sam, cały czas rozmawiać sam. Nie potrafiłbym. Nie ma takiej opcji. Bym naprawdę pierdolnął, kurwa, prędzej niż wytrzymał tak. Nie miałbym się do kogo odezwać. Miałbym pieniądze. Okej. Okay. Chuj mi z tych pieniędzy. Kurwa, chuj mi z tych pierdolonych pieniędzy. Wiecie, jak ja bardzo nienawidzę teraz pieniędzy? Gdzie kiedyś, kurwa, były dla mnie jedyną wartością życia, to ja tak znienawidziłem pieniądze, przez to, że miałem ich za dużo. Przez to, że mnie odpierdoliło. Odpierdoliło mi na punkcie pieniędzy. Ich nienawidzę. Tak samo jak mojej rodzinie odpierdoliło na punkcie pieniędzy. Tak samo ja zostałem ofiarą pieniędzy. Możecie się śmiać ogólnie, jeśli nie doświadczyliście tego, ale no, tak jak mówię, każdy przeżyje to w inny sposób. Może wam się emigracja spodoba, jeśli byście zdecydowali się na taki krok. Mi? Niekoniecznie. O Boże, aż mnie to naprawdę emocjonalnie wzburzyło, ten materiał. Bo przypomniałem sobie wiele rzeczy. No dobra, można sobie schować te przedmioty. Nie, chemik, chyba zostawimy sobie stary, bo jest lepszy, tak mi się wydaje. Na 112 jest tarcza. Na 117 tutaj mamy. Na 111 mamy tutaj. Dobra, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Do usłyszenia. Zostawcie suba, czy cokolwiek tam chcecie, jeśli chcecie.